Vlogmas, dzień szósty. Vlogmas, dzień szósty. Dzień dobry, mordki. Słuchajcie, jest godzina 9:30. Ja dopiero wstałam i szczerze mówiąc najchętniej poszłabym jeszcze spać. Nie wiem, czy widzicie, jakie mam wory pod oczami. Bardzo źle mi się dzisiaj śniło. Bardzo źle mi się dzisiaj spało. Śniły mi się same koszmary. Budziłam się, no nie wiem, tak podejrzewam, że co godzinę. Później nie mogłam z powrotem zasnąć. Bardzo miałam nieprzyjemne sny. No ale... cóż, trzeba wstać, robić vlogmasa. Nie mam energii, więc dzisiejszy vlogmas podejrzewam będzie dość krótki niestety, za co z góry przepraszam. Ale najpierw idziemy do Tesco po bułki. Ja oczywiście w Tesco nagram telefonem, a nie kamerą. Słuchajcie, mieszkałam dokładnie tam. Tam był mój pokój. Także, jak widzicie, niedaleko się przeprowadziłam. Zapomniałam ręcznika. Jest tak zimno, że musiałam założyć drugą bluzę na siebie. Wesołych Mikołajek! Co dostaliście od Mikołaja? Zaraz zobaczę, co dostałam od Mikołaja. Szósteczka jest, słuchajcie, największa. Więc cóż to może być? Ja obstawiam paletę. Zanim to szósteczka tutaj. What are you wishing for? Ha, jak powiem, to się nie spełni. Bałwanek, a powinien tu być Santa Claus. Tu będzie paleta, tak mi się wydaje. Ale to pudełko jest ogromne. O! Jakie piękne opakowanie. O nie, wierzę. No hit, zobaczcie, jak to się świeci. Czad. Mega się cieszę, mega się cieszę, mega się cieszę.
Bardzo mi się podoba właśnie to, że Hania daje do tych kalendarzy rzeczy, które nie są dostępne normalnie, tylko są właśnie specjalnie zrobione dla kalendarza. Bęk! Zamykamy. Super. Muszę poorganizować przyszły tydzień, pozapisywać, co mam do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Więc dzwonię się z Julisią. Ja, jak widzicie, już makijaż zrobiłam, położyłam jeden cień na powieki, nie maluję ust, bo maseczka, więc ja do pracy pomadek raczej nie noszę, jeśli już to noszę błyszczyki, ale no właśnie pod maseczką to słabo. Spakuję sobie jedzonko, które zrobiłam i co, mam jeszcze 15 minut i będę wychodzić. A, jeszcze tabletki muszę wziąć. Te wszystkie tabletki. Ja już spakowałam lunch. Nie widać mi w ogóle. Ja już spakowałam lunch. Dzisiaj ostatni raz mam tą bluzę na sobie. Jutro założę z powrotem swoje jamniczki. Biorę swoją torbę z Pixie. Bo może kupię coś do jedzenia, jak będę wracać. Ja uciekam, bo to jak mówię, idę dzisiaj też na piechotę. Także odezwę się do was, jak nie z pracy, to jak wrócę do domu, as always. Jest 2:17, więc mam jeszcze kilka minut, zanim zacznę pracę. Ale zobaczcie, co dostałam. A czekało na mnie. To, czyli mój ulubiony energy drink. Mamy jedną z moich ulubionych pracownic, obsesję ostatnio na tym przetargu, także... Mojej mordki jest 23:40. Ja właśnie wróciłam z pracy i powiem wam, że dopadł mnie taki ból zęba, że napisałam do dentysty, ponieważ u mojego dentysty nie ma terminów.
ogólnie nigdzie u dentystów refundowanych nie ma terminów, ponieważ wszyscy teraz, którzy normalnie latają do Polski albo gdzie indziej robić zęby, nie mogą, więc robią tu, więc oni mają zatrzęsienie, także napisałam do kliniki tutaj, która jest niedaleko mnie, która jest prywatną kliniką, czy mają jakieś miejsce, więc mam nadzieję, że mi odpiszą, mam nadzieję, że jutro będę mogła się przejść przed pracą, a jak nie, no to we wtorek, jak będę miała wolne. Także słuchajcie, ja przepraszam, że ten vlog dzisiaj jest taki krótki, ale ja skoczę szybko pod prysznic, biorę tabletki przeciwbólowe i idę spać, bo naprawdę jestem po prostu wrakiem człowieka. Postaram się nadrobić, podejrzewam, że nie jutro, także dzisiaj i dzisiejszy, jutrzejszy vlog będzie raczej krótki, za to we wtorek i w środę was rozpieszczę długością trochę. Także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że mimo wszystko film wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, pamiętajcie też, żeby zasubskrybować, bo nadal połowa was nie subskrybuje, a każda wasza subskrypcja bardzo mi pomaga, także zapraszam, załóżcie konto, to nic nie kosztuje, zajmuje kilka minut i co? Zasubskrybujcie. Tak, tak. Także dziękuję bardzo i my widzimy się już jutro.